Witam bardzo serdecznie z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach o oczywiście KL. Dzisiaj przegląd roślin yy, na dzień dzisiejszy. Mniej więcej wczorajsza noc ogólnie była. Ponad minus 2 do minus 5 stopni było naprawdę bardzo zimno, szczególnie tu w kamienicy w Stargardzie na pomorzu. Było naprawdę mróz. Yy, wręcz nie wiadomo, czy moje to jak widzimy, mandarynki przeżyły, ale widać, że przeżyły. Po minus 5 stopniach, proszę Państwa, po minus 5 stopniach mandarynka jedna przeżyła. Zobaczmy, czy druga przeżyła. Tak, druga też przeżyła troszeczkę jest brudna, bo sypałem cynamon i troszkę się powróciło. Ze względu na pleś, ale na razie pleśni, no, jakoś tak mało jest widać, ale będę jeszcze sypał tym cynamonem, w razie czego jakby yy, coś tam było. To oczywiście mamy raz, yy, dwa. Trzy, bodajże się cztery sezonki tamarilo, które wy, wykiełkowały tamarylo, to jest inaczej połączenie mango z pomidorem. Dosyć dziwaczny smak, ale powiem szczerze, że jest bardzo dobry. Moja palma hamedora, jak widzimy, jest dosyć duża, urosła dosyć i widzimy, że ma dość duży pęd. No i tutaj też taka mała ciekawostka. Moja gława wypuściła trzy liście. Były oczywiście jeden liść. Ale wybuchła trzy. Jak myślicie, z czego to może wyniknąć? Oczywiście dałem nawozu swojego, zrobionego przeze mnie przez resztek skórek różnych, różnych owoców, warzyw. Wszystkiego. Dodałem tej ziemi, wody. Wszystkiego to ładnie, wszystko elegancko połączyłem i powstał taki naturalny nawóz sypny. Polecam go bardzo serdecznie do gwiazdy betlejemskiej do gławy, do różnych roślin. Także polecam serdecznie. Tu tak z większości nic tu praktycznie nie kiełkuje. Niestety nie wiem co się stało. Yy, spitają, bo niestety, nie wiem, albo się zakopało, bo coś. Będę niestety musiał coś z tym zrobić. Z większości roślin mamy swoją yy, sterlicję, Tu mamy yy, tulipany. Tu mamy yy, Agawę, przyjechała oczywiście prosto z Corsicji. Tu mamy jak widzimy Gwiazdę Betlejemską, która zobaczcie wypuszcza nowe liście. Jestem naprawdę zadowolony, że wypuszcza. Tu mamy też kasztanowca i tu coś jeszcze mamy, ale dokładnie nie wiem co. Tam są jeszcze kaktusy, tam dalej nie wiem czy tam dobrze widać. Jest filodendron i te pelargonie, skrzydło, kwiat. Te inne różne rzeczy przejdźmy może dalej. Tu mamy Marakuje, ale nie wyszła. Także niestety będzie ona. No przykro mi, ale będzie likwidowana. Niestety tu mam też prargonie, jak widzimy wiosna jest troszeczkę u mnie Hyacynty. Tu mam oczywiście Amarilis krąż, wykiełkowa. Widzieliście już materiał o amaryllisie to zapraszam, bo tam jest o roznażaniu. Eee, Amarlisa bardzo serdecznie polecam ten materiał. No tu mamy eee, mojego fioka afrykańskiego, ale to troszeczkę nie domaga. Będę coś musiał z tym zrobić. Może się poradzę specjalistki, bo znam taką jedną. Także zobaczymy, co z tego będzie. Ale myślę, że za jakiś czas będę miał jeszcze dwa takie fiołki, bo dostanę. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, i oczywiście, na samo zakończenie mamy tutaj wanilię, która ładnie rośnie elegancko. I tu mamy paprykę zasadzoną. Już zasadzona papryka, tak tak widzowie. I na samo zakończenie chcę Wam powiedzieć, że jest po prostu fenomen tego przeglądu roślin. Zobaczcie, pamiętacie gałązką, którą ja zaszczepiłem? Zobaczcie, przy minus 5 stopniach gałązka ta przeżyła i się pięknie zaszczepiła w tej mandarynce. Zobaczcie jaka jest wielka, po ogromna i widać, że coś yy, puszcza. Widzimy te tu, yy, nie wiem, tak zwane końcówki czy coś, ale ładnie. To jest ta gałązka, tam gdzie dotykam palcem, to jest ta przywieziona z brina. Dobrze, drodzy widzowie, mam nadzieję, że przegląd Wam się spodobał. Także ja zachęcam do obserwacji kanału Poradę grodzicie KLA na TikToku. No i oczywiście zapraszam na YouTube'a do subskrybowania kanału. Poradę oczywiście KLA. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.